siedzimy sobie w poczekalni w Lekspercie. I oczywiście ja tutaj jestem tylko gościem, ale są dwie wielkie fanki radiofrekwencji mikro igłowej. Dlaczego mówię fanki? Bo i Kamila, i Aneta mają do czynienia z tym zabiegiem nie od dzisiaj, ale ostatnio i Kamila, i Aneta miały zabieg wykonywany, więc myślę, że mogą powiedzieć nie tylko o tych wrażeniach bezpośrednio oprócz jakichś, powiedzmy, krótkoterminowych, ale też patrząc z takiej perspektywy kilkuletniej, a akurat radiofrekwencja mikroigłowa jest tym, co ja bardzo lubię, jeśli chodzi o technologię, i dużo tych zabiegów robimy i naprawdę jak się wie, jak te zabiegi robić, to dają one super efekty. No ale daje tak naprawdę się możliwość wypowiedzenia dziewczyną. Nie wiem, kto pierwszy, to Aneta tutaj jest. Najpierw państwowa fanka, potem prywatna fanka. Tak. Ja muszę powiedzieć, ja się z wielką radością dzielę tym, że kilka dni temu, a zabieg miałam, ostatni z zabiegu, bo tych zabiegów nawet nie liczyłam, ale myślę, że około 10 to już w sumie miałam, nie? RF-a. Pewnie tak. Na przestrzeni lat, tylko że ja rzeczywiście robiłam na początku zabiegi, jako osoba zabiegana, robiłam zabiegi bardzo nieregularnie. Zdarzało się, że nawet miałam roczną przerwę, zdarzało mi się tak, ale właśnie w ostatnim okresie, kiedy poczułam, że no oznaki, prawda, produkcji kolagenu znacznie spadły, ponieważ mam 44 lata i już trzeba się po prostu jednak tej regularności trzymać, bo to jest, prawda, główne, tak naprawdę clue tego dobry zabiegu. Plan i dobre zdrowie. I rzeczywiście jakoś tak chyba w listopadzie, jesienią przyszłam z gorącym postanowieniem, że już teraz regularnie i jestem po kilku zabiegach, a po tym ostatnim muszę powiedzieć, że wstałam kilka dni temu i powiedziałam, nie ma moich chomików, znaczy jeszcze trochę są, ale... Ale rzeczywiście jestem po prostu wielbicielką tego zabiegu. Jeszcze na przemian z HIV-u najlepiej w ogóle, tak jak tutaj mistrz radzi. I jeszcze, ale jeszcze innymi, ale rzeczywiście, Marku, przyznaj, że tam dołożyłeś trochę tych decybeli. Już nie byłem taki miłosierny jak nie. Zazwyczaj. Nie, żebyś był zazwyczaj, byłeś jeszcze mniej miłosierny niż zwykle. I rzeczywiście, tak jak napisałam ostatnio pisząc recenzję tego zabiegu, że jest to zabieg bolesny i nie ukrywajmy tego, może trzeba pocierpieć, ale boli tak naprawdę chwilę. Natomiast sam fakt, że mój osobisty kolagen, tak, część jest niszczona, bo tak to działa. Część niszczymy, żeby nasz osobisty kolagen się odbudował i ja naprawdę to czuję, a daje to tyle radości. I tyle po prostu szczęśliwego oka, jak się na siebie patrzy. No, ja po prostu przed robotą patrzę w lusterko i jest, tak, mogę pracować z radością. Nie, no dla nas kobiet to jest, zresztą nie tylko dla kobiet, prawda? Ale nie, głównie tak. Dla kobiet jest to rzecz ważna, żeby po prostu to napięcie, napięcie skóry utrzymać. I naturalnie. Tak, i naturalnie. I to jest coś wspaniałego. Reklama. I teraz druga reklama. Niewymuszona zupełnie. Niewymuszona, tutaj też niewymuszona, chociaż kto to tam wie, ale ja w domu się nie mam zamiaru tutaj. No jasne. To już, ja się w to nie wtrącam. Ja, jako prywatna fanka tutaj medycyny doktora Wasiluka, mam ten zabieg robiony już od chyba 10 lat. Staram się go robić w takim okresie właśnie jak teraz, czyli jesienno-zimowym, 2-3 razy, jak oczywiście nie zapomnę i czas mi pozwoli. No i cóż, jestem trochę starsza od Anety, więc myślę, że działa, że ta profilaktyka właśnie w postaci tych zabiegów tym urządzeniem radiofrekwencji mikroigłowej czy lasera frakcyjnego przynosi efekty. Chyba moja twarz wygląda młodziej niż gdybym tych zabiegów nie miała. No i cóż, dla mnie najważniejszą rzeczą, która mnie mobilizuje, żeby ten zabieg zrobić, to jest to, że ja po zabiegu na drugi dzień mogę przyjść normalnie do pracy i normalnie działać, a jestem osobą bardzo zajętą, nie chciałabym przekładać wizyt moich pacjentów, także nie wyklucza mnie to z życia zawodowego i to jest super i to jest dla mnie taka największa wartość, a działa. A ja dodam jeszcze jedną rzecz ze swojej strony, to już jest w kontekście tego, jak ja lubię uprawiać medycynę estetyczną, że to jest zabieg, który po pierwsze nigdy nie przestanie działać, czyli czy się ma lat, nie wiem, powiedzmy 30, bo czasami w takim wieku też już trzeba wykonać, czy się ma lat 50 czy 55, to on zawsze będzie działał i czy się zrobi 5 takich zabiegów, czy 50, to on zawsze efekt przyniesie.
jeśli jest oczywiście dobrze zaplanowane. I druga rzecz, jest to zabieg, który daje super naturalne efekty. To jest, najważniejsze. Naturalność. Nienawidzę sztuczności, bo jej tyle mamy. My też nie. Mam nadzieję, że to i dziewczyny. Dobra. No i zadowolone. I szczęśliwe. To dziękujemy. Dziękuję. Możemy autoreklamować zabieg. I polecać. Naprawdę nie bójcie się. Jedyne, co jest ważne, że trzeba iść w dobre miejsce, bo radiofrekwencja mikroigłowa to jest nazwa technologii, nie urządzenia. I tutaj są i super urządzenia, i słabe urządzenia, więc idźcie do kogoś, kto ma dobre urządzenie i wie, co chce tym zabiegiem osiągnąć, a wtedy będą takie fajne efekty. Dzięki. Pozdrawiamy.